Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. Sebastian Wierciak, dzień dobry, witam serdecznie. Moimi Państwa gościem jest profesor Dariusz Zarzecki, ekonomista z Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, to może zacznijmy od zamrożenia cen prądu, właściwie zapowiedzi zamrożenia cen prądu. Kampania wyborcza, czy, czy ruch po prostu, który ma ochronić Polaków? No ja myślę, że w związku z tym, że koszty rosną, są dolegliwe, i myślę, że nie byłoby to dobre rozwiązanie, byłoby duże niezadowolenie. Te ceny były mrożone wcześniej, no a kampania wyborcza, można powiedzieć, że jest zawsze tak, jakaś, mm -hmm. więc no, prawdopodobnie też rządzący nie chcą podpaść wyborcom, lu ludziom. A rzeczywiście no, ceny prądu mają znaczący wpływ na budżet, więc to zamrożenie uspokoi nieco nastroje. Natomiast no, nie jest dobrze, że nośniki, kosztów do generowania prądu no, rosną. A porozmawiajmy o tym, dlaczego też rosną, bo tak naprawdę cały czas mamy wojnę na wschodzie, trochę o niej zapominamy, prawda? Jaki ona ma wpływ na to, co dzieje się też w finansach i z naszymi portfelami? No te powiązania są znacznie szersze oczywiście, bo trzeba patrzeć tak globalnie zupełnie, niezależnie nawet od wojny. Wojna ma wpływ, przy czym akurat ropa i inne źródła energii z Rosji, może oprócz gazu, płyną takimi samymi, w takich samych ilościach praktycznie jak wcześniej, zmieniły tylko kierunki, więc jakby nie ma zaburzenia z powodu wojny jakiegoś większego na rynkach globalnych. No Rosja omijając sankcje, tak sprzedaje mm -hmm. ropę tankowcami, które gdzieś tam są nie, po, nierejestrowane, nieubezpieczane. Problem, wyzwanie dla krajów Unii Europejskiej. Natomiast myślę, że prąd w Polsce drożej, dlatego że mamy przestarzałą strukturę energetyczną, sektor energetyczny wymaga poważnej transformacji. To się dzieje, tak? Ja nie chcę powiedzieć, że się, się nie dzieje. Idziemy mocno w OZE. Natomiast OZE, pamiętajmy, to jest niestabilne źródło energii, a gro energetyki naszej ciągle opiera się jednak na tradycyjnych źródłach, głównie na węglu, w części na gazie. I oczywiście tutaj też koszty są wysokie, te urządzenia, infrastruktura są już mocno. Przestarzałe, niewydolne. No i niestety tutaj koszty, koszty są duże, one nie będą malały na pewno, a będą raczej rosły. I to ma wpływ na ceny prądu. Czyli co odbierać telefony od konsultantów proponujących fotowoltaikę? To znaczy, to jest bardzo złożona materia, jak mhm. pan rektor pamięta. Parę lat temu była promocja fotowoltaiki, były różne systemy zachęt i ludzie skorzystali z tego gremialnie, i skala jakby korzystania, mhm. inwestowania w to przerosła znacząco to, co rząd, rządy oczekiwały. Sieci nie nadążały. To są niestabilne źródła energii, tak naprawdę, a one mhm. mają priorytet, więc można powiedzieć, że energetyka tradycyjna cierpie, a tak naprawdę ona ciągle jest źródłem prądu i, i na niej bazujemy i myślę, że tak szybko to się nie zmieni. Z tymi niestabilnymi źródłami jest problem, że nie możemy magazynować energii jeszcze. Mm -hmm. tak Mówimy o magazynach energii bardzo dużo. Pięknie to wszystko wygląda na papierze, ale tych magazynów wielkoskalowych nie ma jeszcze. A co się dzieje ze złotówką? Bo od właściwie ogłoszenia zwycięzcy wyborów w Stanach Zjednoczonych, którym został Donald Trump, mamy sytuację niepokojącą dla złotówki. No dzisiaj już dolar kosztuje 4,11. Przed wyborami kosztował poniżej czwórki. Tak, Analitycy finansowi mówią, że przewidywanie kursów walut jest najtrudniejszą rzeczą, a właściwie jest niemożliwe wręcz, tak? bo no, tych czynników, które wpływają na szczególnie krótkookresowe wahania jest bardzo dużo. No, tutaj można różne wyjaśnienia dać. No, prezydent Trump jak wiemy jest nieprzewidywalny. Pokazała to jego pierwsza kadencja, gdzie tak naprawdę, ja to przypominam wielokrotnie na spotkaniu z Władimirem Putinem w Helsinkach, mówię o pierwszej kadencji, na początku jego kadencji, tak naprawdę zdezawołował jakby swoje służby, które mu tam Informowały mm -hmm. o różnych działaniach Rosjan y, wpływających na wybory. W tej chwili nie wiemy, co się wydarzy, y, i sądzę, ale sądzę, że to jest ten element, że. Y, Polska i inne kraje tutaj tego rejonu są daleko od Ameryki. Ameryka będzie skupiała się na Azji, co może oznaczać po prostu większą niestabilność, większe ryzyko. Kurs waluty to w dużej mierze odzwierciedlenie ryzyka postrzeganego przez inwestorów na danym rynku. No i myślę, że tak to wygląda, tak? bo to nie, nie Kowalski decyduje o kursie mhm. dolara, tak? tylko jednak duże, duże firmy, duże instytucje finansowe, które kupują, sprzedają waluty. Czyli to, że frank szwajcarski kosztuje 4,65, to wracamy do tematu pod tytułem bezpieczny rynek, bezpieczna waluta i w nie Stabilnych czasach w tych bezpiecznych rynków się szuka. Bardzo dobra obserwacja, oczywiście tak, bo można by dodać jeszcze jeden element. Szwajcaria nie jest w NATO i nie będzie zapewne atakowana mówiąc mm -hmm. prost, przez Rosję w żaden sposób, natomiast NATO no jest, jest stroną, tak, można powiedzieć jednak, mimo wszystko wspierając Ukrainę mocno. Nie jest w, w wojnie, na wojnie z Ukrainą, za Rosją, natomiast wspiera niewątpliwie mamy okay. informację, że, te, że Ukraina zaczyna atakować Rosję tymi rakietami dalekiego zasięgu, to będzie Wygaszało wojnę czy eskalowało? Panie lektorze, to jest niezwykle trudny temat. Ja akurat nie jestem specjalistą mm -hmm. od spraw militarnych, natomiast interesuję się tym świętą sprawą, śledzę to od, od początku. Wydaje mi się, że w ogóle mówienie o tym, że nagle jest eskalacja, bo Ukraina zaczyna atakować cele w Rosji, jest no, takie obudne i takie nieuczciwe, bo mm -hmm. kraj zaatakowany, który jest atakowany, miasta, elektrownie, cele militarne, cywilne, no, ma prawo się bronić, atakując wroga na jego terytorium. A tutaj jakby było przy jako pewnik, że nie ma prawa tego robić, tak? to, to jest zdumiewające. Więc wydaje mi się, że decyzje dotyczące pomocy Ukrainie, one są cały czas spóźnione. Ostatnio od przyjaciela dostałem z Finlandii, która akurat tymi sprawami zajmuje, dostałem taką fajną tabelkę pokazującą chronologicznie, co się działo, jak, jak następowała akcja in, da, dawania pomocy, zwiększania mm -hmm. pomocy Ukrainie i jaka następowała eskalacja tak zwana, którą Rosja straszy od początku. Więc jakby reakcji Rosji nie było. Ona była słowna tylko. Rosjanie straszą cały czas. Natomiast tak naprawdę no, nie mają za bardzo możliwości. No, no, nie uderzą y, bronią jądrową. To jestem przekonany, że tego nie zrobią, bo na to nie pozwolą Chiny. Mm -hmm. y, więc myślę, że te straszaki powinniśmy odłożyć i Zachód powinien zdecydowanie działać razem, y, powstrzymując Rosję, wspierając Ukrainę. To jest interes y, Ukrainy, Europy, świata, no na pewno Polski. A mam wrażenie czasami, że Europa zachowuje się tak jak, jak przed II wojną światową. Oczywiście mamy systemy demokratyczne, które same w sobie są wolniejsze w decydowaniu, mm -hmm. y, mają różne interesy wewnętrzne, polityka wewnętrzna gra rolę. No i tutaj się obawiam, że w konfrontacji z taką dyktaturą twardą y, jesteśmy w gorszym położeniu, ale powinniśmy tym bardziej się zjednoczyć i działać razem. I to jest też element dotyczący gospodarki polskiej, myślę, i europejskich w ogóle. Powinniśmy więcej jednak ułożyć na zbrojenia, i to jest myślę bezwzględnie Musimy się na to przygotować. I chyba rządzący, ale również opozycja, bardzo na to liczę, powinni jednym głosem tutaj mówić i przygotowywać Polaków, jakby tłumaczyć, że te poświęcenia i być może, no niestety, być może obniżenie nawet standardu życia w pewnym okresie spowodowane względami bezpieczeństwa kraju, no jest uzasadnione i że trzeba się na to przygotować. Czyli albo wyślemy pieniądze na rakiety, albo będziemy mieć rosyjskie rakiety u nas? No mówiąc brutalnie tak, bo y, musimy się przygotować do tego. To, to jest takie smutne trochę, bo inwestycja w zbrojenia, ona nie daje stopy zwrotu w sensie ekonomicznym. tak? Jak kupimy czołgi, rakiety i one nie będą wykorzystane. To jest jak, jak polica na ubezpieczenie domu, czy, czy na życie. Hmm. Jeżeli nie zachorujemy, czy nie będzie pożaru, zalania, no to ta polica nie przyniesie nam żadnego zwrotu. W cudzysłowie przepadnie. Ona przepadnie. Natomiast i hmm. y, to jest tak ze zbrojeniami. Tak? Natomiast oczywiście jak kraj nie będzie przygotowany, y, czy kraje, bo myślę, że tutaj jest Kwestia całego zachodu. Ja tutaj przykład przywołuję Finlandii, która jest małym krajem, znacznie mniejszym, a śmiem twierdzić, że ma mocniejszą armię w tej chwili niż, niż Niemcy, w sensie przygotowania i całej infrastruktury. To jest dość niesamowite, ale pokazuje, że można się przygotować w bardzo sensowny sposób do obrony. Chcesz pokoju, szykuj się do wojny. A proszę powiedzieć, ta wojna w Ukrainie ma ogromny wpływ na gospodarkę w Polsce już, no bo przecież chociażby widzimy, co się dzieje na rynku pracy. Jak wielu obywateli Ukrainy pracuje w Polsce, czy w sklepach mniejszych, większych chociażby. No, to można by było pewnie głęboką analizę przeprowadzić, hmm. wieloaspektową, bo poprzez przez wojnę na Ukrainie straciliśmy trochę biznesowo, również z Rosją, również z innymi krajami tego obszaru. Ale poszły, pojawiły się inne kierunki. Natomiast zatrudnienie, oczywiście, pracownicy z Ukrainy, byli, są i zapewne będą bardzo ważnym składnikiem polskiej gospodarki. Sądzę, że gdyby ich zabrakło nagle w Polsce, mielibyśmy potężne problemy. Ogromne problemy. Trochę tak jak Trump, który straszy napływem imigrantów z Meksyku, miałby problemy, gdyby Meksykanie mhm. wyjechali ze Stanów. Także ten straszak populistyczny w Ameryce działa. W Polsce na szczęście nie mamy takich głosów. One są bardzo rzadkie. I myślę, że wszyscy doceniamy to, że Ukraińcy są tam tutaj ważnym składnikiem polskiego obrazu gospodarczego. Ale jak weźmiemy pod uwagę ten przyjemniejszy scenariusz, że, że wojna w Ukrainie po prostu się zakończy, to z jednej strony oni częściowo mogą wrócić do siebie, a z drugiej strony gospodarka ruszy, bo chociażby zacznie się odbudowa Ukrainy, tak? Dobrze, to, to Myślę, opitam? że znowu tutaj będzie wiele, wiele elementów przenikających się nawzajem, tak? Nie wiemy, jak Polska będzie miała, jak będzie miała tort, udział w tym torcie y mm -hmm. odbudowy Ukrainy. Byłoby bardzo fajnie, gdyby polskie firmy jednak w jakiejś skali zauczestniczyły w tym procesie. Y Jaka będzie rola portów? Y One były, większa rola była w czasie wojny, kiedy była blokada czarnomorskich portów. Y Później będą te porty grały większą rolę. Natomiast myślę, że y część Ukraińców zostanie na stałe. Oni tutaj pozakładali rodziny, oni tutaj są związani z firmami, są Zadowoleni, można powiedzieć, że w dużej mierze się spolszczyli, tak? są naszymi mm -hmm. obywatelami, płacą podatki, tworzą ZUS. Więc, no, nawet jeżeli nastąpi pewien odpływ. Bo okazje się mogą pojawić bardzo fajne dla nich i powrót z doświadczeniem na Ukrainę będzie bardzo cenny dla Ukrainy, na odbudowę Ukrainy, ale pojawią się tutaj inne nacje prawdopodobnie. Mm -hmm. Już w tej chwili się dzieją takie rzeczy, że, że no, jeździ się po, po pracowników z Indii czy innych krajów, specjalistów. No i ten proces będzie się, obawiam się, na sile. Patrząc na demografię w Polsce, te wskaźniki są bardzo złe. Trendy są chyba jeszcze gorsze, niestety. Więc jakby nie mamy wyjścia za bardzo. W części skompensuje, to rozwój technologii, w tym sztucznej inteligencji, gdzie część zawodów będzie wspierana sztuczną inteligencją, więc będzie potrzeba mniej pracowników, będzie wręcz zastępowana, ale to z pewnością no, nie spowoduje e, w pełni rekompensaty tych ubytków na rynku pracy, więc będziemy musieli się oprzeć na imigrację i trzeba do tego mądrze, bardzo mądrze podejść, otwarcie y, no i zwalczać o, o, oczywiście przejawy wszelkiego populizmu, ksenofobii w tym zakresie. Profesor Dariusz Zarzecki, ekonomista, jest moim i Państwa gościem. To tyle, jeśli chodzi o antenę Radia Szczecin. Ale kontynuujemy naszą rozmowę na radioszczecin.pl, czy na naszym radiowym Facebooku i w aplikacji Radio Szczecin. Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. Wróćmy na Uniwersytet Szczeciński, czy do Uniwersytetu Szczecińskiego. 37. edycja MBA, no, robi wrażenie. Cieszymy się z tego oczywiście, robi to faktycznie wrażenie, nawet jak wracam wstecz, gdy zaczynaliśmy w 1998 roku, no to powiem szczerze, nie przypuszczam w najśmielszych tutaj marzeniach, że będziemy po tylu latach mieli 37. edycję ponad 800 absolwentów już w tej chwili i to są znamienite osoby z gospodarki, z polityki, z humaniści, lekarze, samorządowcy, więc to no, rzeczywiście robi wrażenie. W tym roku udało nam się dwie edycje uruchomić. Mhm. Zwykle jest jedna, ale czasami dwie, jeżeli jest zainteresowanie. Ja to nazywam trochę efektem posthumanum, jak pan redaktor państwo... tej chwili, wie państwo... kolegium humanum, tak? Kolegium humanum, tak, bo no, ta szkoła akurat no, bardzo zepsuła rynek, ona spowodowała, że wiele osób, które zamiast pójść na mądrych osób, tak, to, to, to trzeba powiedzieć, że, że mądrych osób to nie jest tak, że to osobnie przygotowane, no ale poszły trochę na skróta, nie? na skrót i, i wybrały studia, które były tanie i można było szybko i dość łatwo uzyskać dyplom. Pomijam już case'y, przypadki takie zupełnego no, kupienia dyplomu, mm -hmm. tak? no to, to już w ogóle nie ma dyskusji, ale bo można, można skończyć studia MBA takie legalnie zupełnie, które no, standardy spełniają na minimalnym poziomie. Chciałem podkreślić, że nasze studia od samego początku były studiami dwuletnimi, czterosemestralnymi, i one nadal takie są. Tak? Cztery mhm. semestry. Niektóre inne uczelnie prowadzące programy mają trzy semestry, dwa semestry, bo minimum, żeby uznać jakieś studia za podyplomowe, muszą, muszą być, być dwa, dwa, co najmniej mhm. dwa. No, my mamy cztery. Uważamy, że jeżeli chcemy mieć poważny program MBA, poważny dyplom, no to, no to odpowiednia musi, musi być dawka tej wiedzy i studenci no muszą się troszeczkę spocić i, i pomęczyć. Czyli jest tak, że ci, którzy mają ten dyplom MBA Kolegium Humanum, mimo tego, że go nie kupili tylko, chodzili na tamte studia przez te dwa semestry czy trzy, odkładają go na bok i mówią: Chcemy mieć teraz nowy dyplom MBA, ale poważniejszy. Panie redaktorze, to tak jest, że jeżeli jakaś marka, bo mówimy, że, że jest mhm. wartość marki, no jest oczywiście wartość marki, jeżeli ona jest pozytywna. Tak? Jeżeli jest w okresach zera, no to się nie mówi ma o marce, tak mówi się o produktach czy usługach no, no brand, tak nie markowych. E Jeżeli są markowe, no to jest ekstra premia za to. Mhm. Ale są e marki z ujemną wartością, można powiedzieć. czyli Jeżeli coś na rynku podpadło mocno, no to jest passe, to po prostu nikt nie chce mieć z tym nic do czynienia. Tak swego czasu upadał Arthur Andersen, bo ci słuchacze mogą nie pamiętać tego, ale starci pewnie pamiętają. To była naj, uważana za najbardziej elitarną, mhm. prestiżową firma audytorska na świecie. Tak? Obok Deloitte, tam KPMG, Ernst mhm. Young, to, ale ona była w tej grupie najlepsza. I po aferze z Enronem, bo ten no, Enron mm -hmm. gdzieś tam na, na studiach się uczy, tego ten case jest pokazywany, po aferze z Enronem, gdzie mieli potężną wpadkę, po prostu no, przykrywali, współpracowali w oszukiwaniu inwestorów, ta firma zginęła globalnie. Mm -hmm. tak? Marka zginęła globalnie. Więc humanum w tej chwili, niezależnie od tego, y, że ktoś studiował uczciwie tak? i robił program, y, no, który nie był zbyt bogaty, mówmy się, tak, I, i tam dużo zajęć było online, bardzo dużo zajęć było online, jakieś prace grupowe, takie dość proste. No ale mimo wszystko, mając ten dyplom, on jest traktowany bardzo negatywnie na rynku. Formalnie wręcz jest powiedziane, że do rad nadzorczych nie będą honorowane te dyplomy, więc jest tutaj... Od... Czyli bezwartościowy jest ten dokument. Bezwartościowy. No, mhm. Można powiedzieć tak I, no, i w związku z tym negatywną opinią, no to on wręcz no, no, wstyd się chwalić trochę tym, mówić, że się ma coś takiego. To no, przykro to mówić, ale no tak to działa, tak, tak to jest. I dlatego no, warto po prostu, warto się zastanawiać zawsze, w, w co idziemy, tak, żeby żeby później zachować. Ale chyba to też trochę naruszyło w ogóle w oczach Polaków. NBA, sama ta marka też chyba trochę straciła. Trochę straciła, ale w związku z tym, że mówiono o tym od początku. Mm -hmm. Ja nieskomnie powiem, że na jednej z, z uroczystości wręczenia dyplomów akurat i, to, i z udziałem znamienitych osób, bo był wtedy z nami pan marszałek Grocki. Był Bartosz Rukowicz, nasz absolwent zresztą mm. naszego programu MBA. Mówiłem o tym wtedy już, tak, kiedy ta afera jeszcze tak nie wybuchła z taką siłą. Mówiłem o tym, że no, takie rzeczy się dzieją i że no, należałoby się temu przyjrzeć, bo bardzo łatwo jest zepsuć wszystko, tak, Cały, całą koncepcję MBA i jakby uderzyć również tych absolwentów, którzy no, włożyli serce w zdobycie no, dobrych dyplomów. I to się no, zadziało trochę. więc teraz... Że jest brakuje i jest świadomość, że jednak są dobre programy NBA i że do, dobre programy warto kończyć. Wracając do portfeli Polaków, jak, jaka jest ich kondycja? Jak da się tak krótko o tym opowiedzieć? Pewnie no, znaczy, nie. Po, można powiedzieć, Polacy, no to, no to jest duży naród. Tak? To jest, Najniższa nas... krajowa rośnie. Yy, no, <laughs> no więc właśnie, to trzeba by popatrzeć. Właśnie chciałem o tym powiedzieć, że trzeba by spojrzeć strukturalnie troszeczkę, mm. tak? bo czym innym jest średnia, a w strukturze w różnych grupach może to różnie być. W różnych grupach dochodowych, w różnych grupach zawodowych, wiekowych i tak dalej. Więc powiem tak, to średnia płaca od dłuższego czasu rosła i był nacisk, jak wiemy, poprzednie władze tak mocno chciały dowartościowywać te grupy mniej zarabiające, co samo w sobie nie jest złe, tak? Ja zawsze mhm. podkreślam, że model tej, nazwijmy to, społecznej gospodarki rynkowej, który gdzieś tam mówi się mniej o tym już, ale on był wzorem pewnym, tak? Niemiecka Republika Federalna, kraje skandynawskie. Tutaj akurat mam bardzo dobre kontakty z Skandynawią, Muszę powiedzieć, że imponuje mi to i nawet świadomość tak, jakby potrzeby opodatkowania tych wyższych dochodów mhm. w takich krajach jak Szwecja, czy Finlandia, czy Dania, jest bardzo, w Niemczech również jest duża i jest akceptacja do tych zachowań. Miałem okazję lecieć z prezesem spółki Merk bodajże tak się nazywa, ci od, od tych czekoladek pięknych, Merci, między innymi, przypadkowo akurat siedzieliśmy w samolocie razem. Audycja zawiera lokowanie produktów. E, nie, nie absolutnie. Nie lokuje produktu, natomiast była ciekawa rozmowa na temat opodatkowania. Mhm. Rozmawialiśmy o różnych rzeczach i prezes właśnie Merka powiedział mi wtedy, że on gdzieś mniej więcej, tak, 50% jemu jest za, za, zabierane z tego, co on tam zarobi. 50%. Więc ja tak po polsku z wielkim e, takim współczuciem, tak? Ojej, bardzo mi przykro. Ojej, rety, naprawdę. A on odpowiedział, nie, nie, jest okej, okay, jest okej. Okay. No w końcu to państwo mi coś daje też. I powiedział, mm -hmm. tak powiedział to od siebie. Są szczerze. tego nauczeni po prostu. Tak, po prostu. I pan szczerze mnie mm -hmm. to, tak uderzyło, uderzyło to mnie bardzo, mm -hmm. że przy tym 50% opodatkowaniu łącznym, tak, wszystkie tam podatki łącznie z ubezpieczeniem mm -hmm. społecznym, które nie jest podatkiem, bo też mieszamy często. Także my zabezpieczenie społeczne, ubezpieczenie mm -hmm. traktujemy jako podatek, co oczywiście mm -hmm. jest błędem, tak? I, i myślę, że tutaj no, była potrzeba też takiego. Spojrzenia trochę, żeby mieć filozofię pewną działania. I sądzę, że jest jeszcze potencjał, i tu będę na pewno nielubiany przez przedsiębiorców i słuchaczy, którzy są bardziej majątni, no jest jeszcze potencjał do zwiększenia podatkowania tych grup najwięcej zarabiających w Polsce. Ale to jest trochę tak, że jeżeli oni się godzą na te wyższe podatki w Skandynawii czy w Niemczech, to kiedy bogaci się bogacą i oddają te podatki, to cały naród się bogaci szybciej, a, a kiedy mamy takie nierówności, jak w Polsce, to bogaci się co ma biedni biednieją? Na ja myślę, że, że to jest problem taki, że, Państwo nie jest sprawne na tyle, żeby te pieniądze z podatków mm -hmm. były dobrze wykorzystywane, tak? no widzimy co się dzieje w służbie zdrowia. Nie, nie chcę powiedzieć, że wszystko źle, tak, bo to byłoby niesprawiedliwe, ale no ile jest do zrobienia jeszcze, tak? Sprawność w ogóle y, administracji centralnej y, jest mnóstwo rzeczy. No widzimy też, że pieniądze, jeżeli widzimy, że pieniądze były notrawione, jakieś takie inwestycje typu nie wiem, 2, gdzie wydano potężne pieniądze i nic z tego nie było I innych takich przykładów mamy dużo. Więc ludzie się bardzo się i wyślanej no, dwa razy droższy. No, tak naprawdę występowałem chyba nawet u was w tej sprawie swego czasu i mówiłem o tym, że ta inwestycja się nigdy nie zwróci, tak? Można powiedzieć, że dwa miliardy. Że ona fajnie wygląda może mhm. tak prestiżowo, tak, że sobie robimy i będziemy mieli, nie będziemy się Rosjan pytać o zezwolenie na przepływ, natomiast w sensie ekonomicznym to się nigdy nie zwróci, bo tam ideologia była, że Elbląg nagle nam rozkwitnie. No nie rozkwitnie, bo to jest za płytkie, za małe i ma potężnych sąsiadów obok, już gotowych, czyli Gdańsk i Gdynię. Gdańsk, jeden z największych większych portów na Bałtyku. No i to w ogóle była mrzonka. Mhm. Dziwię się, że takie gdzieś koncepcje powstawały i wydawaliśmy nasze pieniądze. Ale wracając do mojej myśli, sądzę, że, że bogacenie się jest fajne, kiedy różne grupy idą mniej więcej równo. Jest to regulowane i że to zadowolenie społeczne gdzieś jest. Natomiast nie wolno prze, m, przegiąć żadną ze stron. Złym przykładem dla mnie są Stany Zjednoczone. To jest kraj no, bardzo specyficzny jednak. Bogaty, mhm. dynamiczny, ale... Skrajności, jeżeli chodzi o zarobki, dochody, są niebywałe. I to jest taka potencjalnie potężna, tykająca bomba, tak? Yy, można powiedzieć, yy, no, bardzo niebezpieczna dla... Szczególnie teraz po wyborach, kiedy... Szczególnie po wyborach, nasz nasz będzie tego pilnował. Co ciekawe, tak jak patrzy na Amerykę, to jest bardzo Dodatkowo. ciekawe, tak, dla socjologów do badań pewnie, no bo Trump reprezentuje jednak wielki kapitał, sam jest mhm. yy, bardzo majętnym człowiekiem po przejściach, można powiedzieć, bo to jego biznesy, yy, no, były tam różnie oceniane i bankrutował, oszukiwał współpartnerów, więc ma sprawy sądowe różne, yy, więc to jest bardzo ciekawe, a poparcie ma... W sumie wśród często prostych robotników, pracowników, najemnych wśród no, niższych warstw społecznych. na prowincji, kupić, to ciekawe, nie w dużych miastach. Kupić Potrafił kupić. No i to jest zdumiewające. A generalnie przy nim jest wielki kapitał. No, Elon Musk jest przy mm -hmm. nim, tak? Jest przy mm -hmm. nim bardzo blisko. Najbogatszy, czy jeden z najbogatszych ludzi świata. No i drugi przykład, o którym mówiłem. Kraje skandynawskie, gdzie jest model bardzo zrównoważonych dochodów, tak? Spłaszczonych. Mm -hmm. Gdzie, jak się popatrzy na poziom zadowolenia ludzi, jest o wiele większy, tak? Jest o wiele większy. I te kraje są bardziej stabilne i wydaje mi się, że, że to jest dobry kierunek. Także, Ale nie powinniśmy przeginać, jakby wspierając tylko tych najmniej zarabiających mm -hmm. albo nieaktywnych zawodowo, i że troszcząc się, no bo jak nie będzie motywacji do zarabiania dla przedsiębiorców, dla wysoko kwalifikowanych robotników, pracowników, nie mówię robotników, ale pracowników w ogóle, menedżerów, tak, no to gdzieś to się zachwieje. Tak. To też nie może być tak, że, że mądry człowiek, który bardzo dużo pracuje, zarabia niewiele więcej niż ten, który jest nieaktywny. Tak. Chciałbym jeszcze o dwie rzeczy zapytać, chociaż czas już trochę nam się kurczy, ale jakby się udało krótko, jak kondycja portów w Szczecinie, tak wracając na nasz lokalny rynek? No znaczy jest oczywiście dołek, jak, jak wiemy jest dołek, bo ten boom, który tam był generowany przede wszystkim przez węgiel, tak, ten węgiel mm -hmm. spowodował w pewnym momencie, że obroty wzrosły bardzo znacząco. Również obroty związane z obsługą Ukrainy, Zboże w szczególności, ale także inne materiały, surowce, i to jakby minęło trochę, bo jak wiemy, portów również czarnomorskich i innymi drogami te transporty się dokonują, więc tutaj troszeczkę oberwaliśmy. Więc jest pewien dołek. Jest pewien dołek, natomiast myślę, że będzie to szło do góry. Port Gdański jest właściwie w czołówce absolutnej portów na Bałtyku, mm -hmm. znakomicie się rozwija Gdynia również. No i nasz, nasze porty, Szczecin, Świnoujście, myślę, że będą do tego dobijać. No ja liczę ciągle na, na taki pewien skok bardzo pozytywny, związany z terminalem kontenerowym w ale również szansą jest to, co się będzie działo na Bałtyku w związku z farmami wiatrowymi i No i tutaj można by znowu długą debatę przeprowadzić, tak, bo dla regionu naszego jest to potężna szansa. Tutaj mieliśmy dyskusję ostatnio w telewizji na ten temat szczecińskiej. Jest to, myślę, że ogromna, prawdziwa szansa i mówię, jestem daleki od ekscytacji jakiejś nadmiernej, ale fakty są po prostu bardzo Realne, tak? Są firmy, które zainwestowały pieniądze, prywatne firmy, tak, zagraniczne, duński kapitał, mm -hmm. hiszpański. No i oni to policzyli, tak? Oni to policzyli. Po ponosąc... zaczynają to robić? I wiedzą, jak to robić i to nie będzie tylko związane z Bałtykiem samym, One mm -hmm. oni będą to y, instalować, sprzedawać również w innych lokalizacjach. Czyli tutaj będzie takie centrum fajne, fajnych rzeczy, dobrych, nie tylko prostych, ale bardzo zaawansowanych też technologicznie. Więc cieszmy się z tego i, i wspierajmy ten rozwój. Także myślę, że i to jest też szansa dla portów, tak? I ostatnie pytanie, panie profesorze, inwestować w mieszkania w Szczecinie, czy nie? No to jest też pytanie ciekawe. Raczej powiedzenie tak, to teraz jest mały pewien dołek. No myślę, że inwestowanie w mieszkania samo w sobie co do zasady jest dobre, bo jest to trwały, twardy, twardy twarda inwestycja, kapitał, który można spieniężyć w razie potrzeby, można zarabiać na, na najmie. Oczywiście co do najmu nie wiemy, jak przepisy będą się rozwijały, bo tam różne pomysły były, jak wiemy, mhm. trochę ograniczające zarabianie na tym. W krajach zachodnich przykładowo, są dość sporo ograniczenia, szczególnie w zakresie najmu krótkookresowego, mhm. który no, stanowi konkurencję dla hoteli, więc są wręcz no, różne zakazy, tak mhm. więc ja obawiam się, że to z czasem może i u nas się pojawić. Natomiast generalnie myślę, że na dziś, tak, przy tych cenach, które są, a obecnie jeszcze mówię o takim krótkoterminowym dołku, może no, to być dobra opcja, wykorzystanie szans. Bo jeżeli koniunktura się jakoś znacząco nie pogorszy, wojna będzie zbliżała ku ko końcowi, no to obstawiam, że boom mieszkaniowy w sensie no popytu na, na mieszkania wzrośnie znowu. Także będzie odbicie i ceny będą wyższe. Dziękujemy pięknie za wszystkie informacje, również rady. Moimi państwa gościem był profesor Dariusz Zarzecki, ekonomista. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin.